Dzień dobry. Nazywam się Olga Kryśkiewicz i z ramienia Fundacji Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego mam dzisiaj ogromną przyjemność prowadzić rozmowę z Pauliną Mikułą w tym pięknym studio, które jest udostępnione dla nas dzięki naszemu dobremu partnerowi, marce Selsey. Moją gościnią, tak jak wspomniałam, jest Paulina. Paulinę znacie z konta na Instagramie, które nazywa się Paulina Inaczej, oraz z kanału Mówiąc Inaczej na platformie YouTube. Dzień dobry, Paulina. Dzień dobry. Paulina, przedstawiłam Cię z perspektywy osoby, która mówi o języku polskim, o poprawności, o świadomym używaniu języka polskiego. Natomiast dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać jako z Pauliną kobietą. Pauliną, która jest częścią społeczeństwa, która jest adresatką społecznych oczekiwań. No bo właśnie, nie wpisujesz się w społecznie oczekiwany model życia. I dlatego pozwolę sobie zadać pytanie, jak to jest i z czym mierzy się 35-letnia kobieta bez dzieci? 35-letnia kobieta bez dzieci, jak to zabrzmiało. Tak. Jeszcze mentalnie mam 34, bo mam urodziny w czerwcu, więc jeszcze się trzymam tej 34. No powiem tak, rzeczywiście nie mam dzieci i to absolutnie nie jest tak, że nie mam ich i zawsze się czułam z tą decyzją dobrze, komfortowo, czułam, że tak będzie. Nie, ja się zmagałam, miotały mną różne wątpliwości, zastanawiałam się, dlaczego ja nie mogę tak jak inni, co jest ze mną nie tak, czy ja może jestem źle ukształtowana. No coś po prostu poszło w moim życiu nie tak, ale w ramach właśnie terapii indywidualnej, grupowej doszłam do tego, że no po prostu nie chcę mieć dzieci, nie czuję tego i to jest moje, bo dla młodej kobiety, takiej dwudziestokilkuletniej, trzydziestokilkuletniej, ważne jest to, żeby ona oddzieliła to, co jest jej wewnętrznym głosem, od tego, co jest takim zewnętrznym głosem. I to czasami przebiega w bardzo trudnych warunkach i czasami naprawdę słyszymy chaos i ja taki chaos czułam. Ja nie potrafiłam tych głosów od siebie odróżnić, więc czułam, że szumi mi w głowie, bo na przykład często spotykałam się ze znajomymi, którzy mówili: Paulina, niby rozumiem Twoją decyzję, ale byłabyś świetną matką. A jak to powiedział Ned Stark w serialu Gra o Tron, jeżeli w zdaniu pojawia się ale, to wszystko, co przed ale, nie ma znaczenia. Więc jednak słyszałam to, że byłabym tą świetną matką, że tracę bardzo ważną część życia każdego człowieka, że to jest ogromna miłość, której nigdy nie zaznamy bez dzieci. I to wszystko do mnie docierało, więc no, ja się zmagałam ze sobą, walczyłam ze sobą. O co tutaj chodzi, dlaczego nie potrafię podjąć tej decyzji. No i właśnie w pewnym momencie zrozumiałam, że okej, to mówią ludzie, którzy nie żyją moim życiem. Bo gdybym zdecydowała się na przykład na ciążę teraz, to zdecydowałabym się głównie z tego względu, że inni mnie namawiają, że mówią, że to jest takie cudowne. No ale z innymi się spotykam raz na jakiś czas i oni no, raz na jakiś czas spotykaliby się z moim dzieckiem, potem ja bym z tym dzieckiem zostawała sama, przede wszystkim ja byłabym za to dziecko odpowiedzialna, więc ja bym się zmagała z tym ogromnym ciężarem. Więc kiedy sobie te dwa głosy oddzieliłam i kiedy zrozumiałam też, z czym się wiąże rodzicielstwo, no to doszłam do wniosku, że nie jestem w stanie po prostu podjąć tej decyzji. Myślę, że na moją ostateczną decyzję miało też wpływ to, że mam 12 lat młodszą siostrę i trochę jej wychowanie spoczywało na moich barkach wtedy, kiedy ja zupełnie nie byłam na to gotowa. Więc gdy na przykład widziałam moich znajomych cieszących się, że niedługo powitają w swoim życiu dziecko i to będzie tupanie nóżkami, jakieś chichoty, jakieś radosne chwile, to ja wiedziałam, że niestety to tak słodko nie wygląda, bo pojawiają się też na przykład choroby, nie mówię, że jakieś straszne, ale czasami nie wiadomo, co temu dziecku jest, bo ono przelewa ci się przez ręce, a nic nie powie, bo nie mówi i to są ogromne stresy, że potem pojawia się szkoła. A z tą szkołą to też jest różnie w naszym kraju i wydaje mi się, że coraz gorzej. Mam nadzieję, że ta tendencja się kiedyś odwróci. No ale na razie jest jak jest. Tak.
I musiałabym zdecydować się na dziecko w takim świecie, w takiej rzeczywistości, jaka teraz jest. Więc no, to dla mnie nie jest zachęcająca wizja. Tak, i myślę sobie, że pewnie to jest tysiące albo nawet miliony różnych rzeczy, ale na koniec też jak tak słucham ciebie, to od razu uruchamiają się w mojej głowie takie wątpliwości, że osoby, które uważają, że należy mieć dzieci, że powinno się mieć dzieci, mogą mówić, no pewnie, ale argument. I myślę sobie tak, że przecież to jest to, co ty czujesz. Tak. I dlaczego jest tak, że ludzie to podważają? Dlatego, że rolą kobiety jest rodzenie dzieci. To jest nasza funkcja społeczna. Czytam czasami wpisy na Twitterze różnych ludzi. Jeżeli kobieta nie rodzi, no to jest bezużyteczna społecznie. Przecież ona jest niewartościowa, ona nic nie wnosi do społeczeństwa, a państwo zainwestowało w edukację, co jest. I to są śmieszne głosy, kiedy ja o tym mówię, ale tak naprawdę one też mi, przepraszam za kolokwialne określenie, ryją panie. Bo ja się zastanawiam, okej, no to w sumie kim ja jestem dla tego społeczeństwa, no dobra. Ale wydaje mi się, że coś tam jednak wnoszę. Staram się na przykład swoją działalnością internetową sprawić, żeby ten świat był troszeczkę lepszy, przyjaźniejszy, żebyśmy tak szybko się nie oceniali, nie wypowiadali się na czyjś temat, kiedy nie mamy wystarczającej wiedzy. No jakoś tak mam wrażenie, że uwrażliwiam. Ja też jestem bardzo wrażliwą osobą, być może nawet czasami zbyt przewrażliwioną. Mam w sobie dużo lęków. Nie lubię o tym też opowiadać, bo czasami mam takie poczucie, że jak zacznę mówić o tym, dlaczego ja nie mam tych dzieci, ilu ja się rzeczy boję, to ktoś, kto teraz jest w ciąży i nas ogląda, no po prostu oszaleje. Więc ja się ograniczę do tego, że są różne lęki we mnie. Ta wrażliwość i uważam, że po prostu wychowywanie swojego dziecka byłoby dla tej mojej wrażliwości za dużym obciążeniem. Po prostu, ja sobie tego nie wyobrażam. Okej, tak jak mówią moi znajomi, mogłabym być super matką, ale mogłabym być matką nadopiekuńczą. A czytam różne artykuły o tym, że jeżeli matka jest nadopiekuńcza albo odrzucająca, to efekt jest taki sam. Dziecko jest tak samo niezaopiekowane. Więc to jest absolutnie dla mnie wizja tragiczna. Tak, ja myślę sobie, że to jest absurd, że osoby, które nie decydują się na posiadanie dzieci, muszą to argumentować. No ja czuję, jest że takie muszę. Oczekiwanie, a osoby, które mówią, no staramy się o dziecko, okej. Okay. Okej, okay. I jakby nie muszą się z tego tłumaczyć, tak? Bo to jest okej, okay, no tak? To jest jakby model. Spełnili, dokładnie. To jest model, ja też tkwiłam w tym modelu, ja byłam przekonana przez długi, długi czas, że chodzę do szkoły, potem będą studia, potem znajdę miłość swojego życia, wezmę ślub i będziemy mieć dzieci, dom wolnostojący, psa. Na razie zgadza się pies. Jestem też w długoletnim związku, w ogóle nie czuję potrzeby wzięcia ślubu. I też się zastanawiam, to jest ta sama historia, dlaczego, o co mi chodzi, dlaczego ja nie potrafię wziąć ślubu, tak jak moi znajomi, przecież to jest naturalna kolej rzeczy, co tutaj jest znowu ze mną nie tak, no ale kurczę, nie czuję tej potrzeby, nie wiem po co mi to jest, nie wiem, być może kiedyś się obudzę i powiem Krzysztof, teraz jak tutaj do was jechałam, widziałam salon personalizowane obrączki, może kiedyś będę jechała samochodem, powiem, spersonalizowane obrączki, Krzysztof, jedziemy, kupujemy. Może przyjdzie ten dzień, ale sama z siebie obecnie, no nie czuję takiej potrzeby. Szukam też informacji, czy inni tak mają. To tak samo jest jak z tą moją niedzietnością. Ja zawsze mówię niedzietność, od kiedy usłyszałam, że takie sformułowanie bardziej pasuje. Szukałam zawsze informacji, jak to jest, gdy kobiety nie mają dzieci. I za dużo tych informacji właśnie nie ma, dlatego też zawsze zgadzam się na rozmowy na ten temat, żeby pomóc innym. Ale też właśnie szukam teraz informacji o związkach, które nie są sformalizowane i jak tam. No i ostatnio przeczytałam, że Kurt Russell i Goldie Hawn są razem 40 lat i nie wzięli ślubu. I pomyślałam, Krzysztof, jesteś moim Kurtem Russellem, ja twoją Goldie. Może to się uda. Zobaczymy, zobacz, ile ludzi się rozwodzi, prawda? My się bez ślubu nie będziemy rozwodzić. Przecież to jest wspaniała wizja. Są takie głosy, że kiedy związek nie jest sformalizowany, to łatwiej z niego zrezygnować. Tak. No moja historia temu przeczy.
bo walczymy o ten związek, jesteśmy ze sobą 10 lat, różne były historie i było fajnie i niefajnie, na początku przez większość czasu niefajnie, ale jakoś tak mimo wszystko byliśmy ze sobą złączeni i walczyliśmy. Więc brak ślubu tutaj w niczym nie przeszkodził. Zdecydowanie tak, a powiedziałaś o tym niedzietna. To jak to jest? Niedzietna? Bezdzietna? Tak, niestety nie pamiętam, kto użył tego sformułowania. Mhm. Bardzo ono mi się spodobało, bo bezdzietna może świadczyć o tym, że mnie czegoś brakuje. Czyli właśnie coś jest ze mną nie tak. To takie hasło przewodnie, coś jest ze mną nie tak. A niedzietna to po prostu określenie świadczące o tym, że nie mam dzieci. Tak. Bo naprawdę ich nie mam i już. I o jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Ja przepraszam, bo ja może zadaję twoje pytania, ale ja jestem gadatliwa. Spokojnie. Spotykam się też z takimi opiniami, że ja nie lubię dzieci. Ja nie mam dzieci, bo ja ich nie lubię. Mhm. A to w ogóle nie jest prawda. Ja nie mogę też powiedzieć, że ja lubię dzieci. Bo to tak samo jakbym powiedziała, lubię ludzi. No nie lubię wszystkich ludzi. Niektórzy bardziej mi odpowiadają, inni mniej. Niektórzy mają moją energię, inni nie mają mojej energii. Tak samo jest z dziećmi. Czasami dziecko... Mamy falę, a czasami tak, gdzie no, nie do końca wiem, jak zagadać. Bo ja dzieci traktuję jak dorosłych. Tylko, nie jak dorosłych, przepraszam, jak normalnych ludzi. Tylko takich z mniejszą wiedzą o świecie. Więc ja nie traktuję dzieci jako głupsze, jakie, które nie zrozumieją, przy których można różne rzeczy mówić. Tylko otwarcie potrafię rozmawiać o nich, o różnych rzeczach, bez wstydliwości. Nie wiem, czy tak się mówi, bez zawstydzenia, bez jakiegoś zakłopotania. Po prostu potrafię podejść do sprawy rzeczowo i wytłumaczyć, jak coś wygląda. Niedawno odnowiłam relację ze swoją znajomą ze studiów. Ona ma i 8-letniego chłopca, Michałka, i rocznego. Lubię te dzieci. Czuję, że z Michałem mogę rozmawiać o wszystkim. Że jak pójdę za daleko, to tam Elena mi daje sygnał, że może już nie, ale zależy mi na dobru tych dzieci. Ja się o nie troszczę i chciałabym, żeby wyrosły na fajnych dorosłych. Więc to absolutnie nie wygląda tak, że zawsze czuję dystans do dzieci, nie troszczę się o ich los i po prostu tworzę taki mur. I to jest dla mnie temat zamknięty. Nie. Chciałabym właśnie zapytać o to stawianie granic. Jak poprawnie stawiać granice? Mam takie poczucie, że czasami na przykład dostajemy jakieś pytanie i uciekamy w żart, żeby załagodzić sytuację, zmienić temat. Czasami właśnie chcemy przemilczeć, poczekać, aż konwersacja pójdzie w inną stronę, co jest de facto taką akceptacją tego pytania, mimo że w nas nie ma zgody, żeby ktoś pytał nas o takie rzeczy. Albo wręcz odpowiadamy w pewien sposób agresywnie. Jak to robić poprawnie? Jak stawiać te granice? Bo przecież to nie jest nasza wina, że ktoś zadał nam pytanie, które przekracza nasze granice. Ale z drugiej strony też nie chcemy go atakować. Chcemy powiedzieć coś dobrego, być dobrze zrozumianym i odebranym, ale zaznaczyć, że ktoś naruszył nasze granice. To też nie jest łatwe wszystko, bo teoretycznie prosta sprawa. Są ułożone formułki. Tak. Ale nikt z nas tego nie nauczył i to brzmi tak sztucznie. Ja sama z tym się borykam, bo w ramach terapii też wiele rzeczy do mnie dotarło i nauczyłam się, jak odpowiadać, jak reagować, ale kiedy potem wymawiam te zdania, to brzmi, jakbym przed chwilą przeczytała jakąś mądrą książkę psychologiczną i teraz starała się pokazać, jaka jestem mądra. Więc wydaje mi się, że niektórzy mogą za bardzo pójść w agresję, jeżeli chcą stawiać te granice, bo też im się wydaje, że postawienie granicy to zawsze jest hej, ja sobie nie życzę, A to może przebiegać łagodnie, na przykład rozumiem, że cioci, mamy pytania wynikają z troski, ale wolałabym, żebyśmy nie poruszały tego tematu, bo jest dla mnie zbyt intymny. Czyli z taką też wyrozumiałością, frontem do klienta, że ja rozumiem, że chcesz dobrze, ale mimo wszystko nie chcę o tym rozmawiać, bo to jest dla mnie za trudne, zbyt prywatne, za intymne. I domyślam się, że to czasami też trudno wdrożyć, kiedy ciocia jest taka Paulinka, coś ci się przytyło, to może jakaś ciąża. No to wtedy naprawdę trudno powiedzieć, no ciociu, rozumiem, że to jest troska. Więc wtedy możemy
prostu powiedzieć ciociu, ogólnie uwagi na temat czyjegoś wyglądu nie są zbyt miłe, a jeżeli chodzi o temat ciąży, to wolałabym po prostu o tym nie rozmawiać. Czyli ciocia dostaje plaskacza z dwóch stron, ale tak kulturalnego, że nie odpowie agresją. Zażartować też można. Kiedyś nagrałam taki odcinek, jak reagować na głupie pytania przy wigilijnym stole. Ten odcinek był w większości o takich tekstach żartobliwych, czyli kiedy ślub, no dwa lata po cioci, coś tam, jakieś takie, tej rozrywki to mi na dwa dni przed śmiercią wystarczy, po co ślub teraz, jakieś takie śmiesznostki. I w moim przypadku zazwyczaj to działało, to znaczy wtedy ciocie, wujkowie robili taką minę: ty zawsze po prostu jak coś powiesz, to nie wiadomo co ze sobą zrobić, i temat milku. Ale nie zawsze to pasuje do sytuacji i nie każdy ma takie usposobienie jak ja, że zawsze odstawi teatr. Więc wtedy dobrze skorzystać z tej asertywnej odpowiedzi. Tylko warto też po prostu to poczuć, że rzeczywiście my mamy prawo stanąć w swojej obronie i powiedzieć, że nie chcemy na jakiś temat rozmawiać. Że to, bo na to też zwróciła mi uwagę moja terapeutka, że często kiedy ja korzystam z tego, o czym rozmawiamy na terapii, to zasłaniam się nią. Że to na przykład terapeutka tak mi powiedziała, albo używam jakichś takich sformułowań, których ona użyła. A tutaj chodzi o to, że to jest nasze. Że jeżeli my czujemy to, co ona mówi, zgadzamy się z nią, to już jest nasze. I wystarczy, że my powiemy swoimi słowami to, że nie chcemy o czymś rozmawiać, i to powinno wystarczyć. To, co powiedziałaś, uważam, że jest bardzo trafne, żeby to poczuć, bo nawet jak wypowiadamy coś, co brzmi dla nas, no jakoś tak nieswojo się czujemy, jak nawet słyszymy swój głos, to mam też wrażenie, że to jest dlatego, że my bardzo rzadko to robimy. No nikt nas tego nie nauczył. Nikt nas tego nie nauczył. Ja się nauczyłam tego wszystkiego w ramach terapii, z książek, kiedy podjęłam tę decyzję, okej, mam braki różne, mam taki podziurawiony szaliczek, bo kiedyś widziałam taką fajną grafikę, że terapia polega na tym, że jest taki człowiek, który ma podziurawiony, taki źle wydziergany szalik, a terapeuta jeszcze raz to rozpruwa i to dzierga na nowo, i ten szalik jest już taki ładny i regularne oczka ma. Więc ja czułam, że mój szalik jest zwariowany, poplątany, podziurawiony. No i podjęłam decyzję, tak, chcę to na nowo po prostu zrobić wszystko. Więc się tego na nowo po prostu uczyłam. I czasami to były rzeczy banalne, a czasami olśnienia. I cieszę się, naprawdę cieszę się, że jesteśmy tym pokoleniem, które ma szansę otulić się takim ciepłym szalikiem. I myślę, że też dopuścić to, że są różne modele życia, różne przepisy na to szczęście, tak? Po prostu, że ludzie mogą żyć w różny sposób i nie ma potrzeby, bo to jest też moim zdaniem ważne, oceniania albo wartościowania, że jakieś życie jest lepsze, jakiś sposób na życie jest ważniejszy, bardziej pożądany. Tak, tylko szczerze powiedziawszy, to co mówisz jest oczywiście bardzo ważne i mądre, ale nie wiem, kiedy nasze całe społeczeństwo to zrozumie. Jeszcze daleka droga przed nami, bo bardzo silno czujemy potrzebę, żeby właśnie oceniać, patrzeć krzywym okiem, zachęcać właśnie ludzi do zmiany decyzji. Nie potrafimy się pięknie różnić. A w przypadku tego macierzyństwa sytuacja jest właśnie o tyle trudniejsza, że tutaj chodzi o jakąś taką rzecz wspólną. Że ma się takie poczucie, że kobieta w ciąży to jest już dobro narodowe. Więc kiedy ja tej ciąży nie chcę, to nie jestem na przykład patriotką, działam wbrew jakiemuś ogólnemu dobru. I to jest, kurczę, trudne, ale także jak na spokojnie do tego podejdziemy, no to zachodzić w ciążę i rodzić dzieci tylko po to, żeby zaspokoić jakieś oczekiwania społeczeństwa, no to jest dla mnie za dużo. I pamiętam też taką rozmowę w ramach terapii grupowej, kiedy jeden z uczestników powiedział, że według niego ja chcę dziecko mieć, tylko mam za dużo lęków, być może nieodpowiedniego partnera, że gdybym ja się tego pozbyła, to zdecydowałabym się na dziecko. I on tak długo o tym opowiadał i ja wtedy tak dobrze, dokładnie poczułam, że to nie jest moja historia.
Ja bardzo mu dziękuję za to, że on tak mi wprost powiedział, bo ja dzięki temu mogłam się z tym skonfrontować i wyciągnąć wniosek, że nie, zupełnie ja tego tak nie czuję. I ja, gdybym miała wybierać, uwierz mi, że ja chciałabym inaczej do tego podchodzić. Ja chciałabym mieć te dzieci. Ja chciałabym się nie bać, chciałabym być gotowa na to, żeby ten ciężar dźwigać, żeby wziąć na swoje barki tę odpowiedzialność, żeby wychować fajnego, zdrowego, otwartego, empatycznego człowieka. Ale no kurczę, nie jestem w stanie tego zrobić. Po prostu. To, co mówisz, przypomina mi też to, że mam poczucie, że są takie dwa obozy. Że są kobiety, które mają dzieci i są kobiety, które tych dzieci nie mają. Jak to jest, że my kobiety, które walczymy o nasze prawa, które mamy wspólne cele, my w tym wszystkim się nie wspieramy, czyli to, co powiedziałaś, nie czerpiemy, nie umiemy czerpać z tej różnorodności, nie umiemy się tym cieszyć, my się wręcz oceniamy. Kobiety, które mają dzieci, mówią do kobiet bez dzieci, co ty wiesz o zmęczeniu, albo w drugą stronę, jak łatwo powiedzieć mamie, która ma dużo obowiązków, dużo dzieci, że o, mogłabyś o siebie trochę zadbać. Czemu takie jesteśmy? Czemu nie umiemy się inspirować, czerpać z tego, że inni po prostu mają inaczej, inne życia, z dziećmi lub bez? Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Znaczy, żeby była jasność... Czy ty się w ogóle z tym spotkałaś? Na szczęście nie, w takim życiu prywatnym. Tak, tak, tak. To nie. Mam koleżanki, które mają dzieci i one mnie rozumieją. Nigdy chyba nie spotkałam się z taką osobą, która powiedziała... Co ty wiesz o życiu? Chyba nie. Widzę to w internecie, ale w internecie też czytam wpisy kobiet, które rozumieją osoby niedzietne. Ale rzeczywiście te dwa obozy są dość wyraźne. Ja naprawdę nie wiem, z czego to wynika. Kojarzy mi się to z tym, kiedy opowiadałam o swoich perypetiach zdrowotnych, że na przykład miałam kamienie w nerce, które na szczęście udało mi się w miarę sprawnie usunąć. Miałam usuwane ósemki i tego samego dnia po usuwaniu ósemki zjadłam kanapeczkę. I ludzie mi to wszystko odbijali, że kłamiesz. To jest niemożliwe, bo ja też miałam usuwaną ósemkę i przez 5 dni nie mogłam otworzyć buzi. To jest niemożliwe, że ty sobie usunęłaś tak łatwo ten ząb bez żadnych konsekwencji. Tak jakby mój ból był jedyną prawdziwą reakcją w danej sytuacji i ktoś nie może tego inaczej przeżywać. Jest jeszcze druga opcja, że ten mój ból był najsilniejszy. Mój ból jest najsilniejszy, moja historia jest najprawdziwsza, wszyscy inni albo oszukują, albo coś jest z nimi nie tak. Tylko to jest bardziej temat dla psychologów, którzy mogliby ocenić, z czego wynika to, że tak podchodzimy do sprawy. No przecież wystarczy napisać w internecie, tak brakuje ci emocji w życiu, napisz, że cesarka jest lepsza niż poród naturalny. To jest też jakieś po prostu iskra. Ja nie wiem, z czego to naprawdę wynika. Moja mama urodziła nas poprzez cesarki i otwarcie o tym mówiła i nigdy nie spotkałam się z tym, że my byłyśmy jako dzieci traktowane jako te wydobyte, a nie narodzone. Albo na przykład moja mama była przez swoje znajome inaczej traktowana, bo one urodziły naturalnie, a mama miała operację. Więc dla mnie to jest nowość i ja z tym się spotkałam po raz pierwszy w internecie. Że jest takie właśnie, taka walka, takie iskry tam lecą. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Tym bardziej, że no, moja mama tych porodów jakoś nie wspominała super. Ten trzeci był najlepszy, który się wydarzył 12 lat po tym, jak mnie urodziła, więc już pewnie troszkę się ta medycyna zmieniła. Ale moja mama te porody przeżywała jednak, że to dla niej było bardzo stresujące. Że jedną ciążę przenosiła, druga była za wcześnie. Ona tym żyła, dużo nam o tym opowiadała, być może troszkę za wcześnie, bo ja pamiętam, że już jako małe dziecko o tych porodach słuchałam. Także nigdy nie powiedziałabym, że cesarka jest drogą na skróty na przykład, łatwiejszym porodem. Więc ja chciałabym inne kobiety wspierać w tych ich zmaganiach, w ciążach. Kiedy słyszę, że moje znajome zachodzą w ciążę, to najpierw jestem wzruszona. Ja naprawdę tym żyję i to jest super dla mnie ważna część ich życia.
I staram się dać z siebie tyle, ile mogę, żeby te kobiety i w ciąży, i w tym macierzyństwie wesprzeć. Mhm. Paulina, o czym marzysz? O mój Boże! Marzę o tym, żeby choć na chwilę poczuć szczęście, bo ja przez wiele lat tego nie potrafiłam. Ja wiem, że szczęście to nie jest trwała sytuacja, tylko mamy takie chwile. I przez ostatnie lata trudno mi było te chwile złapać. Byłam ciągle zestresowana, zmęczona, przytłoczona. To się skończyło wizytą u psychiatry. Ale dzisiaj czuję, że już jestem na tyle gotowa, żeby położyć się na mojej działce w lesie, na mchu, patrzeć na te sosny i powiedzieć sobie: tak, jestem szczęśliwa. I naprawdę marzę, właśnie marzę o tej chwili, żeby móc to zrobić. Super, bardzo Ci za to dziękuję. Życzę Ci, żeby to się spełniło. Życzę też nam wszystkim, żeby pośród nas nie było potrzeby oceniania, nakłaniania, mówienia o jedynych słusznych wyborach i modelach życia, żebyśmy byli ciekawi siebie, ale nie po to, żeby oceniać, żeby krytykować, tylko po to, żeby po prostu dowiadywać się, żeby czerpać, inspirować się różnymi ścieżkami. Na koniec nie mogę odpuścić pytania językowego. Jak wiesz, my jako Fundacja Ernesta jesteśmy organizacją pożytku publicznego i w związku z tym przy rozliczeniu podatkowym można również na nas przeznaczyć swoje środki. I właśnie w tym roku jest to... To będzie inna pułapka. Kwota, tak. Inna wielkość tego podatku. Mhm. Jak, nie chcę powiedzieć na głos, jak poprawnie powinno się powiedzieć? Te procenty, te straszliwe procenty. Od kiedy mi powiedziałaś, że jest tutaj kłopot, zauważyłam rzeczywiście, na przykład w radiu, tak, że ludzie często mówią, lektor mówi, przekaż nam 1,5%. I przeszukałam różne źródła, sprawdziłam, co mówią na ten temat, no i z mojej analizy wynika, że jeśli procent łączy się z ułamkiem, to tego słowa nie odmieniamy, czyli 1,5%. 1,5%. Tak po prostu to wygląda w tej starannej polszczyźnie. 1,5%. Z ułamkiem nie odmieniamy. Ale no słyszę też, że tendencja jest inna, więc może za jakiś czas obie formy na przykład będą dopuszczalne i proponowałabym się nie spinać za bardzo. Natomiast jeżeli ktoś chce mówić tak słownikowo i wzorcowo, żeby żaden purysta tam się nie przyczepił, no to 1,5%. W ogóle jeżeli chodzi o słowo procent, to ono się tak specyficznie odmienia, bo tylko w niektórych przypadkach odmieniamy w celowniku, miejscowniku i narzędniku, a mianownik, dopełniacz i biernik mówimy zawsze procent. Obiecuję, że nagram o tym rolkę, bo nie chcę teraz opowiadać o tych narzędnikach, miejscownikach. To wszystko wytłumaczę na spokojnie u siebie w rolce, także zapraszam na profil Paulina Inaczej. A jeszcze kończąc, chciałabym, bo tak pięknie podsumowałaś tę naszą rozmowę o niedzietności i o nieocenianiu. Ja bym życzyła sobie i nam, i oglądającym więcej no i co. To znaczy, jeżeli ktoś prowadzi inne życie niż my, to nie mówimy: no dziwne, powinien inaczej, tylko no i co? I to spowoduje też, że będzie nam się po prostu przyjemniej żyło. Wspaniale. Dzięki, Paulina, za to spotkanie, dziękuję, za tą rozmowę i myślę, że to jest piękne, żeby zakończyć ją tym, co powiedziała Paulina, czyli no i co? Więcej no i co. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękujemy.